survive. Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Jeszcze raz. Damian White Tiger Ostęp, gratulacje za dobrą walkę, ale nie mogę pogratulować Ci zwycięstwa. Co tak naprawdę się stało i na czym sędziowie mogli zbudować ten werdykt, że był niekorzystny dla Ciebie, gdybyś mógł powiedzieć w paru zdaniach? Cześć wszystkim. No, gratulować dobrej walki no, można, była to dobra walka, natomiast szczerze powiem, że czuję się oszukany z tego względu, że moim zdaniem wygrałem tą walkę 2-1 Kamil, że tak powiem pierwszą rundę, może tam wygrał, ale dwie kolejne były dla mnie, czułem to, trenerzy tak samo mówili, że dwie rundy dla mnie, wygrałem tą walkę, czułem to całym sobą, czułem tą presję, czułem te ciosy spadające na Kamila, no, po prostu czułem, że tą walkę wygrałem, wiele tutaj osób po prostu mówi, ale ja sam to czułem, trenerzy tak samo to czuli. Wiecie co, no jestem sportowcem z krwi i kości, przyjmuję tą porażkę, ale oczywiście no, sędziowie tutaj po prostu mnie oszukali, czuję się oszukany i po prostu mam do nich żal ogromny, gdzie jest prawdziwy sport, gdzie normalni są sędziowie. Dla mnie to jest niedorzeczne, przyjeżdżam tutaj na obcą ziemię, rozumiem, ale no jak można oszukać kogoś ze zwycięstwa? No, wiadomo, że to nie pierwszy raz się zdarzyło, tak, ale mówię tutaj w imieniu innych, którzy ciężko pracują, tak jak ja, naprawdę byłem przygotowany bardzo dobrze na Kamila i czułem, że po prostu tą walkę wygrałem. No, przykro mi jest, no jestem, mówię, sportowcem, przyjmuję to na klatę, powiedziałem Kamilowi od razu, że chcę rewanż, tak samo powiedziałem do jego trenera, do jego narożnika, dawajcie mi rewanż, niech on będzie w 100% zdrowy, ja też, ja chcę tego rewanżu jak najszybciej, bo mi to boli. Wiem, że po prostu tego wieczora byłem lepszy i wiem, że po prostu jestem w stanie po raz kolejny z nim wygrać, ale widzę, że tutaj po prostu będę musiał to zrobić przed czasem, bo inaczej chyba tej wygranej nie dostanę. Albo robimy po prostu to na innym gruncie, inni są sędziowie, nie wiem, tam z PZKB, czy no bo ci sędziowie dzisiejszego wieczora po prostu mnie zawiedli i mówię to szczerze, nie rozumiem takiego sędziowania, naprawdę mega słabo, nie? Żeby rozładować atmosferę, to powiem Ci, że to nadal jest polska ziemia i jesteś tu mile widziany. To jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, i neutralny grunt, a druga rzecz jest taka, że z Twojego przebiegu jako zawodnika, jak Ty czułeś, które rundy padły Twoim łupem, a które przypadły Kamilowi? Zdecydowanie druga i trzecia dla mnie, pierwsza okej, dla Kamila, a druga i trzecia zdecydowanie moja. Co tak naprawdę czułeś w tych uderzeniach? Bo było widać, że bardzo dużo uderzeń udało Ci się zadać na tułów. Sędziowie ich nie liczyli? Wiesz co, no, ja nie wiem, co oni liczyli, natomiast ja tutaj z trenerem Radosławem Królem bardzo mocno szykowaliśmy się tutaj na Kamila i to właśnie między innymi dzisiaj zrobiliśmy, wykonaliśmy plan w 100%, no tutaj z trenerem Radkiem mieliśmy obijać te doły, to wszystko wchodziło czysto. Naprawdę on tam Kamil się giął przy tych ciosach. Ten boks dzisiaj po prostu był naprawdę piękny. Oczywiście mniej kopnić było z tego względu, że mam również kontuzję taką jak gdzieś tam Kamil naderwał więzadła, z tego co się dowiedziałem, ale ja tak samo mam naderwane trzy dni przed tutaj przyjazdem, miałem ściągane płyny z kolana, znowu gdzieś tam wzięła się kontuzja, miałem na rekonstrukcję więzadeł, więc znowu się to odnowiło. Tutaj bardzo dziękuję Centrum Medyczne Konsyliusz w Stargardzie, Radek Nadzikiewicz, ST Medical, Pan Kołodziej, bardzo tutaj dziękuję za opiekę, że mogłem wystąpić dzisiejszego wieczoru, stoczyć tą walkę, no, ale mówię, no po prostu przykro mi i tyle, no zostałem oszukany, po prostu druga i trzecia runda, zdecydowanie dla mnie, każdy to widział, no Tomku widziałeś to, no, co mam wam powiedzieć. Z najbliższej perspektywy, tak, widziałem. Pytacie? Tak, czy oprócz rewanżu z Kamilem Jenelem masz jakieś plany na ten rok jeszcze? Wiecie co, no mam jak najbardziej plany, czekam tutaj na Piotra Janusza, na ofertę jakiejś walki, ja mu powiedziałem już tutaj, wiadomo, ja nie lubię wybiegać, wiecie, od razu tak przed szeregi, chcę zrobić walkę tą, którą mam i dalej sobie iść, chociaż ja jestem tak ambitny, że po prostu jakby już sobie gdzieś planuję kolejne walki. Powiem wam tak, no tutaj mierzyłem na FEN,
ale no nie wiem jak to będzie. Tutaj Piotr, mój menadżer, on tutaj się zajmuje tymi walkami. Ja mu powiedziałem, że ten rok jest mój, będzie mój mimo tej porażki. Przyjmuję to na klatę, będzie ten rewanż, ale ja jestem ambitny i chcę kolejnych walk. No powiem wam, że moim marzeniem, generalnie moim celem, może tak powiem, no jest KSW, tak? Mimo tego, że się biję w kickboxingu, bo tutaj zadawać mi cały czas pytania, jak mieszam te płaszczyzny i tak dalej. Uwierzcie mi, że ja przed tą walką bardzo dużo robiłem tutaj pod okiem Tomka Stasiaka w Stargardzie, MMA full przekrojowo, parter i stujeczkę pod okiem tutaj Radosława Króla, cały czas boks szlifowaliśmy i wiecie, jestem zawodnikiem wielopłaszczyznowym i na pewno tutaj no, moim celem jest KSW. Ostatnio nawet na tej gali żołnierskiej w Warszawie na Pruszkowie był Martin chyba Lewandowski, to nawet do niego, w jego stronę wskoczyłem na siatkę i powiedziałem, że niedługo tam jestem, melduję się. Wiadomo, przyszedł długa droga, ale jestem zawodnikiem naprawdę pracowitym i to nieraz udowodnię. Zresztą widzicie, wracam po porażkach, wracam po kontuzjach, po zwycięstwach. Pamiętasz Tomku, FEN 38, Ostrów Wielkopolski. Fajnie rok zacząłem, potem pojechałem na ten turniej Wojska Polskiego, dostałem się do finału i tam była kontuzja. Ale wróciłem, jestem, no i czekam tutaj na Piotra Janusza, na jego oferty. Jest świetnym menadżerem i myślę, że ma dla mnie jakieś fajne oferty walk. Ja tak naprawdę jestem głodny walk, chcę z każdym się bić. Czy to będzie K1, czy to będzie MMA, jestem gotowy. Ale przede wszystkim, żeby już tak nie wybiegać, najważniejsze, chcę, żeby no, jak najszybciej był ten rewanż z Kamilem Jenelem. I tak jak mówiłem, no po prostu inny skład sędziowski, Kamil będzie gotowy. W 100% robimy to jak najszybciej. Mam nadzieję, że tutaj organizator, właściciel Fight Clubu zorganizuje, obiecał mi to w rozmowie prywatnej, że będzie taka walka i spotkamy się z Kamilem Janelem, bo mówię, jestem wojownikiem z krwi i kości i chcę tego rewanżu po prostu. Wspomniałeś o gali KSW, więc muszę zapytać o najbliższą galę KSW 82, która będzie w maju i twojego klubowego kolegę Gracjana Szadzińskiego. Bo wiem, że ty masz teorię, że te walki na pięści źle wpłynęły na Gracjana. Ty trenujesz z nim. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie, jak on wygląda fizycznie, psychicznie? Wiesz co, no moim zdaniem, to jest moje zdanie, tak? Nie wiem jak Gracjana, serdecznie go pozdrawiam. Jest to mój kolega klubowy. Oczywiście wiesz, no to jest jego zdrowie, to jest jego życie, ja w to się nie wtrącam. Natomiast moim zdaniem, no tą walką na gołe pięści troszeczkę stracił zdrowia i czego życzę mu, żeby było go jak najwięcej, ale no stracił te zdrowie. Z tego co widziałem teraz, rozmawiałem z nim, no to jest w fajnym gazie, trenuje, mam nadzieję, że nie ma tam żadnych większych kontuzji, bo nie pytałem go o to, natomiast widziałem, że zasuwa, więc wydaje mi się, że będzie gotowy i Gracjan jeszcze nieraz pokazał, że podnosi się z takich ciężkich tarapatów. Naprawdę jest to tytan, widuję go codziennie, jest to taki sportowy świr jak ja i naprawdę jest takim tytanem pracy, pomimo gdzieś tam przeciwności losu, otrzepuje się i idzie do przodu, więc myślę, że ta walka na KSW będzie wygrana. Słuchaj, zapytam jeszcze, wrócę do twojej walki. To była chyba twoja życiowa forma, bo udawało ci się skracać dystans, co było największym problemem u Kamila Jenela. Podejście i minięcie tych jego zasięgów. Przepuszczałeś też bardzo dobrze te kopnięcia. Z czego ta dyspozycja wynika? I czy to jest życiowa dyspozycja twoja? Jesteś jeszcze w stanie wyżej wejść? Wiecie co, dobra, pierwsze mówisz skracanie dystansu, omijanie tych ciosów, tak, zejście i przepuszczenia. To wszystko zrobiliśmy z Radosławem Królem. Taki plan mieliśmy na Kamila Jenela. Przepuszczenia z wody, obicie tułowia, kontra, przepuszczenie, kontra. I to był plan Radosława Króla. Słuchajcie, ja jak najbardziej mogę wejść jeszcze na wyższy level. Dajcie mi tylko możliwość tej walki, pokażę wam. Ja mówię, tutaj tak samo wychodzę jak Kamil z kontuzją. Ja oczywiście się tym nie bronię, bo ja to czuję, że wygrałem, to jest nieistotne, ale jeżeli ja będę jeszcze mocniej, że tak powiem, sprawniejszy, czyli będę w 100%, bo ja tak samo nie byłem jak Kamil, tak jak on powiedział, nie był w 100%, ja tak samo, ale to żaden z nas się tym nie broni. No ja po prostu chcę tego rewanżu, wiem, że mogę wejść, Tomku, naprawdę na wyższy level. Ja czuję, że to jest moja życiówka, jeszcze jakby nie było tych kontuzji, tej kontuzji akurat tej nogi, no to naprawdę uwierzcie mi, że
No jeszcze większa robota była, ale no dobra, no było to, co było, widzieliście tą walkę. Ja mówię, ja chcę jak najszybciej tego rewanżu i to będzie mi się działo, dopóki nie zostanie ten rewanż zrobiony, uwierzcie mi, że ja nie spocznę. No to jest coś takiego, wiecie, że to nie pozwala ci no, normalnie funkcjonować. No. Ale to już będzie inna walka, bo ta walka tutaj, my rozpatrujemy tą walkę, to co będzie później, to wiesz, będzie może być inaczej, może być inna kontuzja, może być inna dyspozycja. Wiesz, że dyspozycja wieczoru decyduje, a dzisiaj ty byłeś świetnie dysponowany. Słuchajcie, no właśnie i to mnie boli, nie? To mnie boli, że ja dzisiaj to wygrałem. Ja dzisiaj tą walkę wygrałem, słuchajcie, wiem o tym, czuję to wszyscy to widzieli i są bezstronni, oglądają ten sport, wiedzą, że tą walkę wygrałem i to była moja najlepsza, znaczy jedna z najlepszych dyspozycji. No naprawdę, uwierz mi, Tomku, ja poprawiłem przez ten czas boks, naprawdę bardzo dobrze czułem się boksersko, bardzo dużo poświęciłem tutaj z Damianem Mieczykowskim, który będzie debiutował w KSW, robiliśmy z Mateuszem Pawlikiem, pozdrawiam cały Kołobrzeg, chłopaków, którzy pomagali, pozdrawiam również od razu przy okazji Berserkers Team Stargard, BT Gym. Pozdrawiam moich trenerów, Piotr Bagiński, Tomasz Stasiek, Radosław Król i wszystkich, którzy gdzieś tam mi pomagali, moich klubowych kolegów BKS Olim Szczecin, no i wszystkich po prostu, którzy mi kibicują, moich przyjaciół, rodzinę, no tak przy okazji, bo bym zapomniał, oczywiście sponsorom też dziękuję. Także no, słuchajcie, bardzo, bardzo mnie to boli, ta przegrana dzisiaj. Wiem, że to powtórzyłem się tyle razy, Tomku, no ale... A jeszcze jedno pytanie mam to w takim razie. Czwarta runda gdyby była, brałbyś od razu, bo w K1 są czwarte rundy, to jest jedna rzecz. I jeszcze zapytam cię o jedną od razu szybką rzecz, bo były dwa momenty, w których wyglądało na to, że jesteś bliski przełamania Kamila, ale wybronił się. To też trzeba mu oddać. Jasne, wiecie co poczułem po tym pierwszym, którymś kopnięciu, widziałeś, jak go noga zabolała, to już czułem, że tam jest słabość, trener mi to tak samo powiedział, tylko wiadomo, to jest doświadczony zawodnik, zwierzę ranne jest bardzo niebezpieczne i Kamil taki jest, dlatego ja musiałem też mądrze podejść do tego, tak, ale czułem, że go przełamuje, ja to widziałem po każdym gdzieś tam tym ciosie, że ja go przełamuję, poza tym presja była z mojej strony, no część była jego tutaj w tej pierwszej rundzie, ale druga i trzecia no była po mojej stronie, słuchajcie, no to ciosy tam wchodziły i tutaj Krystian chyba, no bo tam wcześniej coś mówili o dogrywkach, no ale no nie było tutaj akurat w tej walce dogrywki, ale gdyby zrobili tą dogrywkę, bo no, jedni mówili, że gdzieś tam, no dobra, no powinien być remis, no nie, ja to wygrałem, ale słuchajcie, jak już to powinna być dogrywka. Ja tą czwartą rundę bym, wiem, że bym ją wygrał i to byłoby przed czasem. No ale to teraz to sobie mogę mówić, tak? No, dziękuję Kamilowi, że w ogóle taką walkę zrobiliśmy. Jestem mu wdzięczny, nie mam żadnych pretensji tutaj do ale organizatora. Ale on zaproponował od razu, nie? To ja zaproponowałem. Ale nie, on też powiedział, że on chce tego rewanżu. Aha, no to, ale słuchajcie, widzieliście minikę Kamila? No on się nie cieszył. No nie cieszył się. Dlaczego się nie cieszył? Dlaczego jego rękę? No bo nie wygrał. Widzieliście go w narożniku? To była w jego karierze prawdopodobnie. Ale widzieliście go w narożniku? On siedział, on był zmęczony. No to panowie, no kurde, no ja to czułem... I panie. Nie dość, i panie, przepraszam najmocniej. Trochę już boksuje, gdzieś tam może mi wylecieć nie, to z głowy. To co? Sorry. No Kamil. Nie, no kończymy tym takim, wiadomo, akcentem, też was nie będę męczył, bo też jesteście zmęczeni. Bardzo wam dziękuję za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Wiadomo, przegrałem, a czasem bywało tak, że jak przegrałem, to do domu zero wywiadu. Wy akurat tutaj poszliście w moją stronę. No fajna walka, cieszę się z tej walki, mimo tej przegranej i tak dalej. No ale wiecie, no, że będę dążył do tego i tak jak mówiłeś, Tomku, no dzisiaj to jest dzisiaj, jutro to jest jutro i najgorsze, że to jest dziś właśnie, nie? Miałem to inaczej, no ale no, co mam wam powiedzieć? No. Czyli podsumowując, wymarzone plany na najbliższe miesiące? Wymarzony scenariusz? Rewanż z Kamilem. I tego się trzymajmy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam, dziękuję wam, miłego wieczoru. Your money, women, power, caught her, feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Safety Bell, jesteśmy bezpieczni.